blisko 120 tysięcy wolontariuszy zbierało pieniądze w całej Polsce, z tego 71 spotkać można było na ulicach Wejherowa. Była młodzież, osoby nieco starsze, dzieci i przedstawiciele różnych organizacji, np. historycznego pułku Czarneckiego, którzy pieniądze zbierali po przebieraniu w stroje z dawnej epoki. Wiemy, że jesteśmy rozpoznawalni, tutaj widać po prostu nas też nawet na ulicy tutaj z daleka i to po prostu przyciąga, no i też w ten sposób możemy po prostu pomóc ludziom. Od ilu lat? Od 4 lat. Dobry przykład niemal od samego początku funkcjonowania pokazują władze Wejherowa, którzy osobiście kwestują na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Spotkaliśmy prezydenta Krzysztofa Hildebranta, sekretarza Bogusława Suwarę oraz przewodniczącego Rady Miasta Bogdana Tokłowicza. Ja myślę, że wszyscy się angażują, więc jest to bardzo słuszne. O, dziękuję uprzejmie. Jak najbardziej. Brawo, panie prezydencie. Pan przynajmniej nie tak jak inni prezydenci miast. Dziękujemy. Gratulacje. Wolontariusze działający przy sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Wejherowskim Centrum Kultury zebrali w tym roku rekordową kwotę 76 894 zł i 60 groszy. Do tego oczywiście waluty obce.